Hej, cześć, witajcie moi widzowie w challenge z FIFA, czyli challenge No Pass Challenge. Cały czas mówię challenge, ale no tak, to jest kolejny challenge z FIFA, bo już jeden mieliście, który był Pass Down Challenge. On był nagrany razem z Andrewoxem, dzisiaj będę grał sam. Dzisiaj będę grał składem, który mam nadzieję, że mi pomoże. No ale jeśli nie wiecie, o co chodzi w tym challenge, to po prostu nie podajemy, nie możemy podać ani trójkątem, ani kwadratem, ani x-em, to przynajmniej na PlayStation 4. A do tego będą mi potrzebni szybcy zawodnicy, którzy mają 4 gwiazdki sztuczek, tacy jak Filip Anderson, Simon Moses oraz Ngola. Załóżmy, że dobrze przeczytałem jego nazwisko. Także to tyle w sumie. Co ja mogę jeszcze powiedzieć? Nic chyba, zaczynajmy. Także znaleźliśmy przeciwnika, Salam FC, on będzie naszym rywalem. Zagramy sobie w zajebiście świątecznych strojach. Także w ogóle jest dzisiaj 23 grudnia. Mam nadzieję, że postaram wam się jak najszybciej to wrzucić, ale on ma kozacki skład. Matuidi wypożyczony, Reina na bramce, Koulibaly. Oraz mamy Giuliano, chyba tak się wymawia jego nazwisko, na środkowej pomocy. Lukasa, nie znam tego napastnika z Rosji, ale no, kto wie, może być jakimś mocnym kozakiem. Także no cóż, słuchajcie, będę tylko podawać jeszcze od bramkarza. Tak, masz Pakowskiego. I będę mógł z różnego podawać. No i jeszcze z autu oczywiście, no bo inaczej się nie da, prawda? Wyłączę tylko sobie właśnie otóż to komentatorów, bo mnie będą stresować, denerwować i w ogóle. Dobrze, Obi. Dobrze, oj, teraz bym podał, nie, do Simona, ale lecimy Obim, lecimy i ajajaj, mieliśmy już szansę. Muszę to przyjąć, dobrze, przyjąłem to Hernanesem. Teraz musimy nim polecieć trochę. Hernanes nie jest za szybki, ale może trochę sztuczkami damy radę, no nie za bardzo. Ale jaki fał, panie sędzio, no. Zaraz będzie miał szansę strzelić bramkę, no ale na całe szczęście na posterunku Wojciech Szczęsny. Byleby teraz z różnego nic nie wpadło. O, i teraz muszę lecieć Obim. I to nie jest najlepsze, tak to bym mógł kontrę wysłać. A tak, jeszcze tutaj oddaję mój przeciwnik strzał. I nadal grozi, nie? Wojciech Szczęsny nadal ratuje nasz tyłeczek. Dobra, Manolas. Manolas, jeny, to jest straszne, on ma tylko 19 strzelania. On... Masakra. Szkoda, że nie odebrał jakiś inny zawodnik. O jeny. Teraz w polu karnym ktoś, słupek, ratuje nas. O jeny, podałem, przepraszam, wybiję za to za aut, bo podałem. Ale no, przepraszam, kurczę, tutaj nawet nie wiedziałem, kto strzeli w ten słupek, ale... Na całe szczęście tylko słupek, no bo nie ma co tu mówić. Ale mogło się zakończyć to wiele gorzej. Ciężko się gra naprawdę i czasami zapomina się i chce się podać. I czasami samemu podaję, ale staram się wtedy albo stracić piłkę, albo się wycofać choć trochę. Żeby nie było aż takiego oszustwa. Oj, abate, kurczę, wyszedłem. No i co? Tak poza tym to chyba nic. Dobrze, tam ciśnij gościa. Dobrze, teraz Abate przy piłce. Abate nie jest taki zły, bo ma 3 gwiazdki sztuczek. Dobrze. Jest szybki. Skubany jest szybki. I Abate! Abate! Ho, ho, ho. Za tą brameczkę musicie zostawić lajkersa teraz pod tym filmikiem, bo umówmy się, obrońcą, obrońcą. Strzeliłem taką bramkę. A mój przeciwnik nie jest wcale taki słaby, to znaczy teraz może trochę słabo się zachował w obronie, ale jednak mój skill tutaj pozwoli mi przedrzeć się do pola karnego. I to Abate. Abate. Nie jakimś tutaj osobą, która jest napastnikiem, ale no musiałem nim jechać, no bo on miał piłkę, prawda? On miał piłkę i tyle w temacie. O, podał mi i... Simon strzela bramkę. No zobaczcie, błąd przeciwnika. No umówmy się, to nie było jego dobre zagranie. Nigdy nie podawajcie na blisko, chyba że no
Już musicie, bo tam kryję wam wszystkich, do których mógłbyś wybić. I ten lobby, no mówmy się, perfekcyjny przez srebrnego Nigeryjczyka. Aż się zdziwiłem, że no po prostu tak łatwo oddał mi bramkę mój przeciwnik. Na razie bardzo dobrze mi idzie, jeśli chodzi o ten challenge. Więc cieszę się niezmiernie. A teraz może Montolivo. Nie, jednak nie może, ale przeciwnik myślę, że ma szansę strzelić mi bramkę i pięknie szczęsny broni. Ty, zapomniałem się i zacząłem podawać. Wybijam to. Piździec, kurczę. Tak się zapomniałem, że masakra. Normalnie jakbym grał cały czas. Normalnie i jeszcze mi oddaje taki strzał, no. Proszę się uspokoić. Teraz trzeba to dać radę wybić. No i znowu szczęsny, no szczęsny dzisiaj też mi tyłek trochę ratuje. Dawaj, odbierz tą piłkę, Simon. Aj, to jednak ty nie odbierzesz. Ale może ktoś inny? I piękna bramka, piękna bramka. Piękna bramka zawodnika Togs chyba. Togsy. Giuliano. Naprawdę piękna bramka strzelona przez niego. No a my musimy teraz pojechać Andersonem. Całą jego obronę. O, nie pojedziemy. Ale podanie piętką i Matuidi w jakiej sytuacji się myli ten Francuz. No masakrycznie. Jeszcze jego lepsza noga. Powinien to wykończyć. Mimo, że nie ma super strzałów na karcie. Ale mi się wydaje, że to powinna być bramka. Teraz będziemy musieli, o kurczę, przyjąć to. Nie, nie da rady. No i koniec tego spotkania. Mega ciężko się grało. Mój przeciwnik napierał masakrycznie, ale szczęsny dzisiaj pokazał, co potrafi. Co potrafi ten Polak. No zobaczcie, ciężko się grało. Czasami bywało, że podawałem, ale to z mojego zakłopotania i wybijałem tą piłkę. Dlatego widzicie, nie ma tych podań za dużo. No, kilka razy podawałem. No i też trzeba, że z rzutów wolnych i szczęsny musiał podawać, no bo musiał. A zobaczcie, u niego na przykład zawodnicy mają po 20 podań, po 10, no jeszcze próby, nie? A u mnie próby mieli 5. John Obi wszystkie miał próby dobre. Także tak wygląda ten spotkanie. Mam nadzieję, że mogło wam się podobać. Ogólnie zaczerpnięty jest pomysł od podajże jakiegoś starszego odcinka Lacha. Także mam nadzieję, że się podobało. Widzicie, statystyki niszczył mnie, ale na jakimś farcie udało się wygrać ten mecz. Także dziękuję i cześć.